Cześć, ponownie wracam do filmiku, bo zauważyłam, że nie zdążyłam nic powiedzieć na tego, jak sobie radziłam w ciągu ostatnich 7 dni z aparatem Hepsta. Przede wszystkim najważniejsze, no trzeba mieć w razie potrzeby tabletki przy sobie. To nie muszą być najmocniejsze jakieś ketonale, ale chociażby jakieś mocniejsze ibuprom. W zależności od tego, co możecie jeść, na co nie jesteście uczuleni na przykład. Po drugie, koniecznie wosk. Wosk taki ortopedyczny, aby zakleić te miejsca, które są takie nieprzyjemne dla języka, które urażają ciągle, podrażniają język, sprawiają, że właśnie te bóle się nasilają. Mam ściągawkę, więc tak zaglądam. Po trzecie, to jest płyn do płukania. Polecam takie ziołowe płyny, jak na przykład Dentosept, które też uśmierzają trochę bóle, to takie po jedzeniu, jak szczególnie kiedy coś zjemy i zaczyna boleć ten język od gnieceń i tak dalej. A ja sobie radziłam w pierwszym tygodniu. Przez pierwsze 3 dni faktycznie jadłam zupki rozdrobnione blenderem, jogurty, kefir. Wcześniej bardzo mi kefir pomógł i szkoda, że nie wpadłam na to wcześniej, bo ten kefir jednak miał duże wartości odżywcze i sprawiał, że więcej mogłam się najeść. Oczywiście mowy nie było na początku o jakimkolwiek gryzieniu. W moim przypadku przez pierwsze 3 dni. Nawet plazmy, nawet. Ja już nie mówię o chlebie, bo chleb to po prostu był koszmar. Do tej pory jeszcze skórki zostawiam, ale to tak przy wcześniejszym aparacie również. Bo mam też normalny aparat jeszcze założony, który noszę od zdaje się 8 miesięcy. Dopiero później był herbst, tak zadecydował lekarz i nawet wcześniej z tym gryzieniem było różnie. Teraz zaczynam jeść, ale to wyglądało po 3 dniu w ten sposób, że sprawdzam, czy jestem w stanie zjeść na przykład bułkę z serem, czy to jeszcze za wcześnie, wszystkiego trzeba się użyć od postaw. Więc czasami, jak pamiętam, było tak, że jeśli zbyt dużo pojadłam, to jedzenie było tak długie, że musiałam sobie poświęcić pół godziny więcej na jedzenie na przykład. To jest może dziwne dla zwykłego człowieka. I czasami, jeśli tak zbyt długo pojadłam, zbyt długo pomówiłam, bywało tak, że musiałam zamknąć buzię i niestety na pół godziny przestać mówić, bo język już miał dosyć, serdecznie dosyć, bo wszędzie rany się robiły, gdzie tylko urażałam się końcówką aparatu. Ale jeśli komuś pomoże ta rada, to się bardzo, bardzo, bardzo ucieszę, będę zadowolona z tego, że komuś pomogę przez 21 dni, bo kiedy rok temu dowiedziałam się o tym, że będę musiała nosić aparat Herbsta, jak ja to zobaczyłam, to po prostu załamałam się. Nie przypuszczałam, że ja sobie dam z tym radę. Oczywiście jeszcze cały czas sprawdzam, jak to będzie, ale chyba już troszeczkę. Mam nadzieję, że coś gorsze troszeczkę minęło i będzie tylko lepiej. Trzymajcie się, pa!